mocno zaangażowałeś się w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które niebawem nas czekają. I jakbyś tak przekornie zapytał, dlaczego Hillary, a nie Trump? Znaczy ja się interesuję zawsze wyborami w Ameryce, a w tym roku interesuję się z nimi wyjątkowo, dlatego że po prostu jednym z kandydatów jest człowiek, który kurwa może doprowadzić po prostu do zagłady atomowej. Także to wiesz, to nie są żarty, nie? Także, ale co ja jestem, jakby wiesz, jestem po studiach amerykanistycznych, jakby zawsze się interesowałem amerykańską polityką z prostego powodu, że uważam, że ma ona większy wpływ na to, co na przykład dzieje się tutaj, niż jakby tak naprawdę to, co dzieje się w Polsce. Większy wpływ uważam na to, co się dzieje w Polsce, kto wygra wybory w Ameryce, niż de facto kto wygra wybory w Polsce. Niestety wyznaję taką teorię dziejów po prostu, że jesteśmy krajem małym i jesteśmy zawsze w czyjejś strefie wpływów, a teraz dzięki Bogu jesteśmy mniej lub bardziej w strefie wpływów amerykańskich. Także trochę europejskiej, a trochę powiedzmy niemieckiej, a trochę amerykańskiej. I bardzo dobrze, bo możemy być w czyjejś innym. I dlatego, no jakby wiesz, a ja całe życie mam poglądy, miałem w życiu poglądy różne, ale z każdym kolejnym rokiem jakby mam, że tak powiem, poglądy coraz bardziej lewicowe i coraz bardziej mam po serce gdzieś tam po lewej stronie. I ale staram się jakby nie przenosić tego do polskiej rzeczywistości politycznej, bo uważam, że żyję przede wszystkim w świecie jakichś totalnie zaburzonych kategorii zaburzonego jakby terminologia polityczna nijak się nie przytaka, jakaś tam klasyczna z podręcznika do głosu nijak się nie przykłada do polskiej sceny politycznej. Dlatego w ogóle też interesuje się bardziej też amerykańską polityką, to są jasne kategorie. Może z tą zakładą atomową przesadzałem, ale uważam, że po prostu jakby, wiesz, ten facet jest unfit for president, jakby nie ma kompletnie pojęcia, o czym mówi. Jego plan ekonomiczny jakby po prostu doprowadzi do kryzysu większego niż mieliśmy w 2008 roku. A to miało wpływ na życie nas wszystkich, w tym na przykład na moje, bo zacząłem na przykład dwa razy mniej zarabiać pieniędzy w 2008 roku, jak bardzo wielu osób. I do tego jakby no, kumpluje się z, deklaruję kumplowanie się z krajami, które są mojemu krajowi wysoce nieprzyjazne. I to chyba tyle. No, jakby mam wielką nadzieję, że wybory wygra Hillary Clinton, mam wielką nadzieję, że wygra wybory we Francji Nicolas Sarkozy. Wiesz, jakby nie są to może jacyś po prostu ultralewicowcy, ale gdzieś tam jakby są gwarantem poszanowania pewnych spraw, na które teraz zwłaszcza musimy bardzo zwracać uwagę. Wydaje mi się na świecie. Też jestem bardzo proekologiczny i uważam, że to jest tak naprawdę największym problemem naszych czasów. Nie są napięcia militarne, to największym problemem naszych czasów jest ekologia. Jakby i nadchodząca katastrofa ekologiczna, o tym jestem przekonany. Jakby, a Hillary Clinton jakby ma to w swojej agendzie, że tak powiem. A Donald Trump uważa, że to wszystko wymyśli Chińczycy. Więc jakby wybór jest oczywisty, no wiesz. Jakby dla mnie na przykład z tym, co sądzę o świecie, i z tym, co mi się intuicyjnie wydaje, jakby wiesz, no to tak, no. Jakby, no ja też jak miałem 19 lat, to przerobiłem na przykład fascynację jakimiś takimi poglądami korwinopodobnymi, ale jakby, które gdzieś tam szanuję, ale z wiekiem mi to po prostu minęło. Także w wielkim skrócie tak mogę odpowiedzieć na to podpięcie. Człowiek dorasta, podróżnienie z wiekiem staje się skomiony człowiekiem. Łysieje, tak. Ty je, i tak dalej. Waszym gościem był Jakub Żuczyk, Brawka. Dziękujemy. Jestem, tak. Że można w tym pogadać. To jest jak ten batas.